Książki i film, gry i komiks, klasyka i nowości, hity i gnioty. Wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na necropolitan.blogspot.com. Witam w Nawiedzonym Podcaście. Jest sobota, 28 marca 2020 roku. Słuchacie właśnie 283 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami znani polscy demonolodzy Hubert Mandos-Pandowski. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy i cześć Szymas. Oraz właśnie Szymon Szymas Cieśliński, czyli ja. Witajcie. Spotykamy się tutaj dzisiaj w tym eksperckim, fachowym gronie, by ponownie porozmawiać o historiach niesamowitych, które wydarzyły się naprawdę. Na faktach. Autentyczne, prawdziwe nawiedzenia. To to, co nas dzisiaj interesuje. Jakiś czas temu spotkaliśmy się, by omówić dla was serial audio. Prawda, Mando? Tak jest. Jak on się nazywa? Przestraszenia. Przerażenia? Przestraszenia chyba, Przestraszenia? Albo przerażenia. No właśnie nie pamiętam, dlatego nie chciałem powiedzieć. Powiedz dwa razy i potem wytniesz odpowiednią. Nie, no dobra, wszyscy wiedzą o co chodzi. Serial audio od Storytel Original z historyjkami teoretycznie niesamowitymi, opartymi na faktach. Mhm. I dzisiaj chcielibyśmy ponownie porozmawiać o tego typu literaturze faktu, jeżeli można to tak nazwać, a mianowicie o książce Nawiedzenia, współautorstwa, przynajmniej do pewnego stopnia, Eda i Lorraine Warrenów. My tę książkę przesłuchaliśmy w interpretacji Mariusza Bonaszewskiego. Ona była, znaczy ten audiobook był bardzo krótki, bo biorąc pod uwagę no samą publikację, która wygląda jak zwyczajna książka, no to długość 5 godzin i 6 minut była dla nas dosyć zaskakująca, prawda? Tak jest. Te 6 minut to kluczowe. Tak sobie wynotowałem. Najpierw chciałem powiedzieć około 5 godzin, ale stwierdziłem, że przy tej długości 6 minut robi różnicę. Książka tak naprawdę ma dłuższy tytuł, Nawiedzenia. Historie prawdziwe. I tak jak mówisz, sygnowana nazwiskami, wielkimi nazwiskami Eda i Lorraine Warrenów, ale autorem książki w zasadzie jest Robert David Chase. Czyta Mariusz Banaszewski i ja do tej pory nie słuchałem nic w jego interpretacji. Zanim przejdziemy do książki, zawsze warto zacząć od audiobooka. Sorry, że przejmuję już pałeczkę, ale on czytał prawie wszystkie książki z serii Jonesbo, znaczy autorstwa Jonesbo, o których mówił Jerry w Karpiowym podcaście. I teraz na dniach wyszedł w audiotece pierwszy audiobook Grahama Mastertona, również w jego interpretacji. On też Mroza i Chmielarza ale czytał wiesz, na pewno. Podaje coś, co jest na pewno fajne, więc Mroza już pominąłem. Cienie Nowego Orleanu, które Jerry omawiał też, czyli ten serial audio. Okay. No tak. I Nawiedzenia jest jednym tytułem z całej serii książek, właśnie sygnowanych nazwiskiem Warrenów. Druga pozycja z tej serii, Opętania, też już się w Polsce ukazała. Obie te książki wydaje u nas Replika. Opętań nie czytaliśmy, a czy po nie sięgniemy, to dowiecie się pewnie pod koniec tej audycji. Nawiedzenia, no jak sama nazwa wskazuje, ta książka, ta publikacja ma zajmować się duchami i zjawiskami nadprzyrodzonymi, które można podciągnąć pod te tytułowe nawiedzenia. Jeżeli sięgniemy po opis dystrybutora, no to dostaniemy taką zajawkę trochę jak z Yellow Press, jak z jakiegoś faktu czy coś, bo czytamy Ktoś kiedyś powiedział, że duchy są zawsze głodne, a nikt nie wie tego lepiej niż Ed i Lorraine Warren, najbardziej znani badacze zjawisk paranormalnych na świecie. Przez dziesięciolecia Ed i Lorraine poznawali prawdę kryjącą się za najbardziej przerażającymi zjawiskami nadprzyrodzonymi. Badali niezwykłe sprawy nawiedzeń i opętań. Od osławionego domu uwiecznionego w The Amityville Horror po mrożące krew w żyłach wydarzenia, które zainspirowały twórców takich kinowych hitów jak Obecność czy Annabelle. Nawiedzenia, historie prawdziwe przedstawiają wiele najbardziej wstrząsających, opartych na faktach przypadków upiornych nawiedzeń, demonicznych prześladowań i przerażających spotkań z duchami. No i powiem Ci, że gdy przeczytałem sobie ten opis po raz pierwszy, to już troszkę kręciłem nosem, no ale pomyślałem sobie, no ciekawe właśnie jak będzie wyglądał sam ten wybór spraw, no bo ta pozycja oczywiście omawia różne przypadki tych kontaktów z nadprzyrodzonym. No tutaj piszą o tych najbardziej wstrząsających, opartych na faktach, wydarzeniach upiornych. No i też tych najbardziej znanych, nie? Czyli Amityville, Obecność, te rzeczy muszą być wspomniane. Ja rozumiem Replikę, że w taki sposób reklamuje tę książkę, no ale tego tu nie ma, nie? To trzeba też wyraźnie zaznaczyć. Tak, tego tutaj nie ma i do tego to nie są najbardziej wstrząsające przypadki. Tak naprawdę ja nie do końca byłem w stanie zrozumieć klucz doboru tych historii, szczerze mówiąc. Ja to nawet nie wiem, czy to są sprawy Warrenów tak naprawdę, bo tutaj przez 1/3 książki są, mam wrażenie, anegdotki i jakieś miejskie legendy, a przez 2/3 książki to w ogóle jest, to w ogóle nie ma związku ze sprawami Warrenów, to tak w ramach wstępu. Nie wiem, czy chcesz na wstępie porównać tak na szybko do demonologów, bo ty czytałeś demonologów. Ja powiem ci, że chciałem przeczytać, bo kiedyś tam, gdy wyszły Nawiedzenia, to sobie pomyślałem, że zrobimy taki zbiorczy podcast o tych dwóch książkach. Pewnie zrobimy prędzej czy później kiedyś o demonologach, więc tutaj dosłownie minuta. I sięgnąłem po demonologów. I tam, gdy odpalisz, wiesz, spis treści, no to już przynajmniej widać w spisie treści, że jest Amityville, jest Annabelle i jest sprawa w Enfield. Już 3 takie znane sprawy filmowe, nie? A pewnie jest ich więcej, ale odbiłem się strasznie od demonologów. Oni są napisani w taki sposób, że tam masz wstęp jakiegoś księdza, który jest chyba redaktorem tej książki i już jesteś gotowy na dokument, już jesteś przygotowany, że będziesz czytał dokument, a nagle robi się po prostu zwykła fabuła pisana na zasadzie Ed Warren wstał i podszedł do okna. Usłyszał jakiś szmer. Ed Warren pomyślał, o kurczę, co to może być? W ten sposób. Nie mamy normalne opowiadania i naprawdę wyrobiłem może 3 strony i no nie mogłem. Może jak będę już przygotowany na to, to może mi się uda, ale wiesz, byłem przygotowany na coś w stylu lore, coś w stylu właśnie przestraszeń, nawiedzeń też, chociaż nawiedzenia będą miały całą falę innych minusów, ale są powiedzmy pisane w formie dokumentu, a demonolodzy mnie odrzucili strasznie. Znaczy ja ci powiem, nie pamiętam teraz dokładnie samej struktury, też na początku to takie fabularyzowanie życia Warrenów mnie zdziwiło, przy czym ja nie skończyłem demonologów, mnie zostało kilkadziesiąt stron do końca, ja potem usiadłem tam z 10, to czytałem i w końcu nie skończyłem cały czas do tej pory. Nawet mam tutaj gdzieś obok mnie na półce tę książkę cały czas z zakładką w odpowiednim miejscu i jakoś tak no nie mogę się zebrać, ale to też przez nasze prelekcje. Mam po prostu przesyt, bo tyle czytałem o Warrenach, tyle oglądałem filmików. I właśnie dlatego zgłosiliśmy na Pyrkon, który ostatecznie się nie odbędzie, prelekcję o Warrenach. No tak, ale wiesz, no już mam tyle notatek, że to bym trochę recycling robił, o czymś tam doczytał, jakbym miał jakiś konkretny punkt omówić bliżej znowu, ale wiesz, jak raz do roku robię sobie taki tydzień oglądania dziesiątek dokumentów, wywiadów, jakichś tam materiałów, czytania najróżniejszych stron for na temat jakiejś sprawy Warrenów, no to jestem w stanie to przełknąć, ale jak sobie myślę, że mam wrócić znowu do książki i to może nawet zacząć ją czytać od początku, żeby ta końcówka wybrzmiała, no bo tak tutaj nawet nie będę w stanie stwierdzić, tak, czy ona pasuje do całej tej reszty, bo mnie się już miesza to, co gdzie czytałem zwyczajnie o nich, no to jakoś tak moja motywacja słabnie. I w sumie to może jak będę miał rok teraz przerwy, bo jak się Pyrkon nie odbędzie w ogóle, to w przyszłym roku jakoś tak, wiesz, z nową energią 2 tygodnie, 3 z Warrenami, a potem znowu 3 lata odwyku. Nie no, tak serio to zgłosiliśmy tę prelekcję. Ja bardzo nalegałem od roku, żeby ją zgłosić, bo wydaje mi się, że to taki będzie no, chodliwy temat, nie? Że robiliśmy 2 razy o horrorach na faktach, a jak zrobimy o horrorach skupiając się tylko na Warrenach, to może być fajna rzecz. Natomiast jak już jesteśmy przy prelekcjach, to gdy robiliśmy ostatnią prelekcję o horrorach na faktach, rok temu na Pyrkonie, to ty robiłeś blog właśnie dużo o Warrenach. I pamiętam, zrobiłeś kilka slajdów z masą książek, takie całe serie książek. I ja tak sobie mówiłem, kurde, ciekawe co to jest, nie? Czy to jest fajne? No teraz rozumiem, skąd ta masa książek i różne serie i właśnie te tytuły Nawiedzenia, Opętania i Cuda na kiju i tu Wilkołaki i inne bzdury, bo to jest właśnie taka seria pulpowych książek. No te Nawiedzenia pokazują, po pierwsze, że one trwają 5 godzin, no to jest książeczka, a nie książka. Ale też właśnie to, do czego za chwilę przejdziemy, pokazują, czym jest ta masa książek. Tak, ale jeszcze kończąc wątek prelekcji, ja w tych moich wystąpieniach, ja się ślizgałem po tematach, bo ja, wiesz, wynajdywałem masę po prostu takich szczególików, o których można by spokojnie opowiadać przez kilka godzin, więc potencjał na prelekcję rzeczywiście jest, a jeszcze jak wy byście do tego zasiedli, to pewnie też byście doszli do jeszcze innych źródeł i myślę, że można by z tego zrobić coś naprawdę fajnego, ale wracając do demonologów, wydaje mi się, że tam potem już nie ma tej narracji, że Ed coś zrobił, tak? Ed nie jest bohaterem trzecioosobowym, tylko że demonolodzy są książką o życiu, o tych sprawach, ale też trochę o filozofii, czy nauce albo pseudonauce, w zależności od tego, jak do tego podchodzimy, czyli o tych wszystkich parapsychicznych teoriach towarzystwa, które współtworzą, Ed i Lorraine właśnie współtworzyli, świętej pamięci teraz. I to jest podane w taki sposób, że jeżeli czytasz demonologów i jeszcze nie jesteś hiperobeznany, to jest naprawdę w porządku pozycja. Jeżeli czytasz ją tak jak ja na początku, no to po prostu się dokształcasz, zaczynasz rozumieć to, jak oni traktują te poszczególne zjawiska, jakie proponują tam podziały, jeżeli chodzi o typologię, na przykład istot nadprzyrodzonych, dlaczego tak, a nie inaczej to widzą. Paweł Mateja na przykład mówił, że demonolodzy go przerazili, że on naprawdę bał się spać po lekturze tam kolejnych rozdziałów. Ja absolutnie tak nie miałem, przy czym to miało jakiś tam klimacik, ale po prostu ja nie czułem strachu. Ja to bardziej czytałem jak właśnie literaturę faktu, z którą chcę wejść w jakąś tam polemikę. Chcę ją zrozumieć i zobaczyć, czy to się wszystko trzyma kupy, za przeproszeniem. Ale przez ten mój research cały ja zacząłem zauważać nieścisłości. Zacząłem zauważać nieścisłości między demonologami, wywiadami, różnymi innymi tam źródłami, publikacjami i wiesz, zacząłem być takim wielkim sceptykiem, który po prostu kojarzy, że tutaj Warren powiedział to, tutaj napisał to, a tutaj ktoś podaje coś takiego, a tu jest książka o historii tej miejscowości i na przykład mówią jeszcze coś innego, przy czym to też się zaczyna mieszać w głowie w którymś momencie. Ale nadal demonologów myślę, że warto przeczytać, jeżeli ktoś się tematem interesuje, jeżeli ktoś po obecnościach czy całym tym The Conjuring Universe czuje niedosyt, no to demonolodzy są ok. Natomiast Nawiedzenia... W skrócie nie są ok. No nie są ok, bo to jest zbiór różnych, nawet nie tyle spraw, co właśnie jakichś tam legend, historyjek, takich, które można by trochę no, przy ognisku tak naprawdę opowiadać w dużej mierze. I pierwsza część tej publikacji, bo ja ją tak dzielę jak gdyby na 2 części. Ta pierwsza... Bo ona jest podzielona na 2 części, wyraźnie. I to ta pierwsza część jest dużo krótsza od tej drugiej. I ona się skupia na jak gdyby jednym cmentarzu trochę. Znaczy w sumie są 3 części, bo na początku masz 2 rozdziały w pierwszej osobie. Jeden pisany przez Eda, drugi pisany przez Lorraine. I to jest takie wprowadzenie i podanie historii pewnego cmentarza. Nie pamiętam jego nazwy, ale tak. Ty na pewno masz w notatkach. I ten Nie mam. Aha, no dobrze. I ten cmentarz jest motywem przewodnim tej całej pierwszej części, a potem 2. część to też jest cmentarz, tylko już chyba nie ten. Chociaż ja nawet w tej pierwszej części miałem duży problem, czy to jest faktycznie cały czas na tym samym cmentarzu. Ale druga część to są w ogóle jak gdyby listy czytelników. Tak jest. Przerobione na fabularyzowane opowiastki. I świadomość tego, że to są listy czytelników, bo cała ta pierwsza część to są jak gdyby historie osób związanych z tym Towarzystwem Badań Parapsychicznych, w którym pracują Ed i Lorraine. I tam, że niby nad wszystkimi jakoś tam no, czuwali, w sensie, jeżeli nie osobiście, no to przez to swoje stowarzyszenie. A ta druga część to już są takie historyjki, które ktoś przesłał w liście, ale wszystkie mają takie komentarze, że tak, to się wydarzyło naprawdę, tak tutaj... Że... Ale ta druga część to jest 2/3 książki, to jest naprawdę większość książki i to są serie listów, tak jak mówisz, te historyjki to są czasami wyjęte z rodem z komiksów Gainza i każda faktycznie kończy się niby komentarzem Eda lub Lorraine Warrenów, ale to nie jest komentarz do przeprowadzonej sprawy, tylko to są takie zwykłe pierdu-pierdu, że bo tak jak mówisz, tak, takie rzeczy się zdarzają, tak, nie wątpię, że tutaj też się zdarzyły, tak, mogły się zdarzyć. To jest cały komentarz, nie? No dokładnie. I to nadal miałoby swój urok, ale ta książka jest jednocześnie przesiąknięta taką tandetną właśnie, nie wiem, filozofią, ideologią odnośnie tego, jak to właśnie takie towarzystwa są potrzebne, bo mamy te zjawiska nadprzyrodzone i one są takie bardzo niebezpieczne. Znaczy, to i w ogóle pada masa takich komentarzy, które we mnie wzbudzały autentycznie no, niechęć, a czasami wręcz wstręt. Ja sobie zacząłem w którymś momencie wypisywać takie rzeczy w telefonie, w trakcie odsłuchu. No i na przykład w którymś momencie słyszymy, tablice Ouija są równie niebezpieczne co narkotyki. Ale w ogóle, ty poczekaj, to z tą tablicą Ouija to jest w ogóle kpina, bo to są takie, tam w tej drugiej części, trochę będziemy skakać widzę po temacie, w tej drugiej części są dwie sprawy dosłownie wyjęte z komiksów opowieści skrypty. Pierwsza historia to jest o kolesiu, który prowadzi talk show w radiu, gdzie nabija się ze spraw nadprzyrodzonych, a pewnego dnia dzwonią do niego duchy z cmentarza, by przestał się z nich śmiać. A druga z takich durnych spraw to jest dziewczynka, która za młodu w zabawie spowodowała śmierć koleżanki i przez kolejne lata studiowała, tu kreślę cudzysłów, okultyzm, by przywrócić tę koleżankę do życia i ją przeprosić, a ostatecznie przywołała gnijącą, ropiejącą, śmierdzącą zjawę, która chce ją zabić. I komentarz do tej historii, komentarz Eda jest taki. Wczoraj oglądaliśmy, znaczy to nie jest cytat, ja tutaj z głowy rzucam. Wczoraj oglądaliśmy z Lorraine sitcom, gdzie była tablica Ouija. Pamiętajcie, nie używajcie tabliczek, ani nie odprawiajcie seansów, bo to jest niebezpieczne. Tego typu komentarz do sprawy, w której dziewczyna studiuje przez całe życie okultyzm i przywraca ropiejącą, śmierdzącą, gnijącą zjawę do życia i ta zjawa idzie za nią, zabijecie, niczym bohater właśnie z komiksów opowieści skrypty, nie? No, to jest cały komentarz do sprawy. No ale wiesz, to, że te komentarze są głupie po prostu, no bo ciężko użyć tutaj innego słowa, to jest jedno, ale tablice Ouija są równie niebezpieczne co narkotyki, no hello, o czym my w ogóle mówimy. Do tego tam w którymś z tych spraw pada też tekst, perspektywa utraty syna przez matkę, zwłaszcza nie mogącą szukać otuchy w wierze, musi być okropna. Ale to w ogóle co to ma znaczyć, że perspektywa utraty syna musi być okropna, jeżeli ktoś nie może szukać otuchy w wierze? No to też jest taki komentarz, że no... Część osób mogłaby się czuć dość niemiło słysząc to. Potem, panie matematyku, tak, nauczycielu matematyki, pada tekst, że liczby i cyfry są równie abstrakcyjne co duchy i zjawy. I wiesz, ja też tak tego słucham. Jestem może humanistą, ale nadal słysząc coś takiego, to wiesz, załamuję po prostu ręce nad głową i nie wiem w ogóle jak zareagować. Do tego ja mam wrażenie, że no, albo ta redakcja zawiodła, albo to w tłumaczeniu, albo po prostu ta książka w oryginale też jest bez sensu, że cała ta teoria odnośnie tego, jak Lorraine i Ed dzielą istoty, byty nadprzyrodzone, jak dzielą właśnie tam duchy, demony i tak dalej, to tutaj to się nie trzyma, znowu za przeproszeniem, kupy, bo pod koniec Lorraine nagle mówi o dobrych demonach, nie duchach, a demonach i ogólnie te wszystkie słowa, które w demonologach są używane według pewnego klucza, tak tutaj one są używane tak trochę zamiennie, tak niby wchodzimy w jakąś teorię, jak to powinno się nazywać, co jest czym, a potem znowu używamy wszystkiego tak bez ładu i składu i to też była kolejna rzecz, która mnie zirytowała, że wiesz, no podpinamy się pod Warrenów, a jednocześnie to wszystko, co oni tam jakoś wykładają, tak traktujemy niepoważnie. No a sama treść historii... podpinamy się pod Warrenów. Warrenowie sygnują tę książkę swoim nazwiskiem. To nie to, że podpinamy się pod Warrenów. To ta książka pokazuje, że... ogólnie to jest równia pochyła. Tak jak ledwo liźniesz temat, to Warrenowie są dla ciebie jakimś takim wyznacznikiem. Tak jak mówisz, przy demonologach już zacząłeś być sceptykiem, tak Nawiedzenia pokazują, że oni podpisują byle kupy, Bo to oni podpisują to. A jeśli chodzi o zamienność ducha demona, no podejrzewam, że to raczej tłumaczenie redakcja, bo myślę, że akurat Warrenowie raczej czytali te książki przed publikacją, a podstawową terminologię chyba znają, więc podejrzewam, że to tak jak ja się nabijałem recenzując Joe Hilla Dziwną pogodę, że tam tłumaczka wymiennie stosuje pocisk, nabój i łuska i tak dalej, nie? Tak podejrzewam, że tutaj może być właśnie coś takiego. Co do tego, czy to czytają, to ja też nie jestem tego pewien, bo Warrenowie, wiesz, na tyle, na ile ja ich śledziłem, dbali jednak o to, by mieć w miarę dobrą opinię, żeby nie podpisywać się właśnie pod takimi rzeczami, które są jakimś totalnym oszustwem, czy coś takiego. No ale tych książek wyszło na metry, nie? Mhm. Ale właśnie tutaj, przecież ty wspomniałeś te dwie absurdalne historie, ale tutaj pojawia się opowieść o tym, jak facet wjechał z prędkością chyba 100 na godzinę w ciężarówkę, 80% jego ciała zajęło się przy tym ogniem, ale przeżył i zdążył opowiedzieć swoją historię. No i też tak w ogóle... Ja się zacząłem śmiać po prostu, gdy do tego doszło i potem właśnie doszło do podsumowania. No po prostu się śmiałem w głos. Co za... absurd, co za bzdura. A znowu ta cała pierwsza część, ta 1/3, jeżeli tak to właśnie dzielimy, jak mówisz, tej książki, ona jest strasznie taka miałka. Ja z tej drugiej części pamiętam niektóre z tych opowieści, bo były po prostu od czapy, tak? Były przerysowane, komiksowe, totalnie niewiarygodne i to naprawdę aż wstyd, że ktoś próbuje to przekazać innym ludziom jako historię prawdziwą. Ale znowu ta pierwsza część, ja zapomniałem ją zaraz po odsłuchaniu. Dosłownie na drugi, trzeci dzień już nic nie pamiętałem. Potem odsłuchałem to sobie jeszcze raz, ten początek, bo tak pomyślałem, kurczę, może jakoś tam, wiesz, byłem zamyślony, nie mogłem się skupić czy coś, ale wiesz, słuchałem drugi raz w skupieniu i znowu stwierdziłem, że tutaj nawet nie ma o czym opowiadać, bo to wszystko jest nijakie. Po prostu ktoś coś gdzieś zobaczył i uznał, że to jest duch i że to ma znaczenie. Tak, to jest duch, to ma znaczenie. I kolejna. Ale ja dosłownie mam tak samo, wiesz, bo ja po tę książkę sięgnąłem, po tego audiobooka dużo wcześniej niż ty i nawet chciałem od razu na gorąco nagrać solówkę, ale wiesz, no wiedziałem, że ty w temacie siedzisz, to cię tam namawiałem, żebyś przesłuchał, ty w końcu przesłuchałeś, a nie mogliśmy się zebrać, już trochę czasu minęło, ja trochę nie pamiętałem i znów trochę czasu minęło i ja też usiadłem drugi raz do tego audiobooka, bo stwierdziłem, że wiesz, w robocie 5 godzin sobie pyknę, ale mnie na tyle męczyło, że nie pyknąłem. Ze 2-3 godziny może dałem radę i to chyba też na raty. I nadal bardzo mało pamiętam z tej pierwszej części. Dosłownie pojedyncze sceny z facetem zakochanym na zabój w babce, który zabił jej męża. Tak. Z jakimiś zdradami, Jakiś był, jeszcze jedną miałem historię z dalekiej przeszłości, ale no, gdybyś miał tak powiedzieć, która z części się bardziej podobała, pierwsza czy druga? Żadna. To umiałbyś... No ale któraś się bardziej podoba, nie? To cała książka może się w ogóle nie podobać. Druga była bardziej żenująca, więc ją lepiej pamiętam, tak? No ale czy to oznacza, że była lepsza od pierwszej, której praktycznie w ogóle nie pamiętam? Ja coś tutaj sobie ponotowałem, ale nawet nie chcę o tym gadać, bo to nie ma sensu. No. Znaczy druga byłaby spoko, gdyby nie to, że to jest książka sygnowana nazwiskami Ed i Lorraine Warren i ich sprawami. To byłaby spoko jako takie, wiesz, znaczy nadal szkoda czasu, ale to takie historyjki przy ognisku, no ja bym się tam jakoś bawił, nie, tą drugą. Pierwsza, jako że to są teoretycznie niby ich jakieś tam sprawy, które są totalnie po pierwsze nieznane, po drugie bez sensu, po trzecie nieistotne, po czwarte to są takie sprawy na zasadzie, kto ktoś kiedyś powiedział, że podobno coś, to w ogóle wkurza. Tak, i wszystko niby się wiąże tam z tym cmentarzem, ale tak naprawdę no, z jednym cmentarzem, no. Odskakujemy od tego cmentarza, w dodatku ten cmentarz nikogo nie obchodzi, tak mówmy się, ale my też od niego odchodzimy i jak ja tego słuchałem, to wiesz, ja sam mógłbym napisać taką historię jakiegoś cmentarza. I trzy historyjki i do tego wetknąć, że gdzieś tam w innym miejscu też było coś podobnego do tego. I to naprawdę nie potrzeba dużo czasu, żeby coś takiego stworzyć. Taką, no właśnie, legendę, powiedzmy. I wspomniałeś o tych, już ja też chyba o tym mówiłem, nie? O opowieściach przy ognisku. Na audiotece jest komentarz 3 gwiazdki na 5. Spodziewałam się czegoś lepszego. Większość opowiadań brzmi jak te opowiadane przy ognisku przez 11-letnich harcerzy. Jeżeli książka miała wywołać u sceptyków jakieś zwątpienie czy gęsią skórkę, no to niestety 3 kropki. Natalia. I ja się z tym zgadzam, tylko ja bym nie dał 3 na 10. Dla mnie to jest 1 na 10. Ja po prostu to jest ogromny zawód. Językowo to jest masakrycznie słaba książka. Ona jest pisana jak artykuły w Fakcie, jak artykuły w Super Expressie. To jest fatalny język po prostu. A i jeszcze jedno, Mando, bo wszystkie te opowieści, te wcześniejsze też i te późniejsze też, i w obu przypadkach mnie to strasznie wkurzyło, one są pisane jak takie pseudo opowiadania grozy. To nie są właśnie dokumenty, to nie są opowieści o faktach, tylko to jest pisane na zasadzie ktoś szedł lasem właśnie, coś tam ujrzał, tak? Następnego dnia przebudził się i zobaczył coś tam. Miał znamię czy coś tam i wiesz... Ale to może dlatego, że wiesz, Warren nie jest bohaterem. W demonologach mnie to wybiło, że jest to pisane na zasadzie, że Ed Warren wstał, pomyślał, zobaczył, a tutaj to są totalne no-name'y. Tak, ale tutaj zobacz dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli masz część pierwszą, na faktach, na aktach Towarzystwa Badań Parapsychicznych, no to taka formuła nie ma absolutnie prawa bytu i sensu, bo ona pokazuje, że właśnie to nie jest na faktach. To nie jest tak, że oni mówią, że tego i tego dnia o tej godzinie zarejestrowaliśmy coś takiego, nie? Że tutaj macie, nie wiem, transkrypcję jakiegoś nagrania, czy coś tam, czy dokumenty, które coś tam udowadniają, tylko to jest takie pitu-pitu historyjki, jak Polska Groza, taki średni poziom 2 na 10. A znowu druga część, jeżeli to są listy od czytelników, to dlaczego one znowu są napisane tym stylem? To nie są listy od czytelników, to też jest pic na wodę, zmyślone jakieś pseudoopowiastki. No przecież nie wierzę, że czytelnicy piszą taką bieda literaturę i jako swoją historię, albo o sobie w trzeciej osobie i wysyłają coś takiego do nich. No nie, no to zostało przerobione na potrzeby tego, a prawdopodobnie wymyślone, wyssane z palca. A te listy od czytelników to w ogóle tam jest chyba nawet zaznaczone, że są pozmieniane nazwiska i tak dalej. Chyba tylko przy jednym jest coś podane, ale to mogę już mylić książki. Tak, ale to też jest piękne, że zmieniono nazwiska, ale tam przecież chyba pierwsza opowieść, nie? To jest tam senator czy coś takiego, jest podane chyba z jakiego stanu i tak dalej i w którym roku mniej więcej to się rozgrywa, więc czysto teoretycznie można by dojść do tego, kto to napisał, więc taka zmiana nazwiska też jest, wiesz, no trochę jak w gazetach, że masz napisane, nie wiem, Radosław Z, syn Zenona Ziembińskiego, nie? Czy... No, no. Syn Lecha W, byłego prezydenta. Ja pamiętam, jak omawialiśmy te Przestraszenia i tam one były, kurde, dużo rzetelniej napisane, dużo więcej faktów. Pamiętam, raz było coś takiego, że ja sobie wynotowałem, że jest teatr w Łodzi i ty się na to wkurzałeś. Mówiłeś, że pewna aktorka w pewnym teatrze, coś takiego. Raz było podane chyba w tym i ty się już na to wkurzałeś. A tutaj cała ta książka w zasadzie tak jest, nie? Że to jest totalnie, to nie są żadne sprawy. Ja tak jak mówię, gdybym miał wybrać, to chyba ta druga część mimo wszystko ciekawsza, ale to dlatego, że no to, chociaż gdy ona się zaczęła, gdy słuchałem tej książki, wiesz, nagle, wiesz, mija 2 godziny, a tu się zaczynałem, no dalsza część książki to będą listy od czytelników, nie? To ja przecierałem uszy ze zdumienia, nie? Co? Kuźma, co? I nagle zaczynamy tam w ogóle jazdę po bandzie. Ja ci powiem tak, bo tu chyba, nie wiem, chyba, że masz jakieś jeszcze szczegółowe notatki i się chcesz z czegoś ponabijać. Nie chcę, bo szkoda czasu tak naprawdę, bo to nawet nie jest zabawne. To jest, znaczy, no jakbyśmy teraz sobie robili takie śmiechy, chichy, no to może by kogoś rozbawiło, ale po prostu jeszcze nie daj Boże kogoś zachęcimy, by samemu poznał te właśnie co bardziej absurdalne opowieści, ale one są absurdalne na tyle, że to irytuje w trakcie po prostu tego odsłuchu, czy lektury, myślę, też. A do tego też, jak sobie uświadomię, że tych książek w tej serii jest, nie wiem, 10 chyba, czy coś, no dużo ich jest. Chyba że mi się teraz mieszają już dwie różne, no ale tych książek jest kilka. Ale tak czy siak myślę, że te wszystkie serie są takie, no ty naprawdę tam miałeś całe slajdy po przynajmniej 9 książek w serii, ich dużo było. A skoro tutaj masz nawiedzenia i opętania, to pewnie jest tego jeszcze więcej. Tak, nie? Ale zauważ, że właśnie w tej serii, ty się z tego zaśmiałeś, rzeczywiście jest książka o wilkołakach. No przepraszam. No bo coś mi się tak kojarzy, jak szukałem okładek, że mi gdzieś tam mignęło właśnie wilkołaki. No, no więc właśnie. Także... I zobacz, skoro już w tej pierwszej książce o nawiedzeniach, czyli o tym, o czym mieli najwięcej materiału, tak naprawdę nie potrafili nas zaciekawić i dodatkowo musieli wypełnić ponad połowę publikacji listami od czytelników, czyli no wyssanymi z palca pierdołami, no to te kolejne, przepraszam, ile mieli spraw z wilkołakami? Czy coś takiego. Dlatego mnie to absolutnie teraz nie ciekawi. Ja to traktuję jako no, groszową literaturę śmieciową. No to można sobie, nie wiem, do pociągu dla beki wziąć. No to niestety takie jest. Niestety takie jest. Ja ci powiem tak, znów to powiem. Gdybym miał te 15, 13, 14 lat i to by wychodziło, pewnie bym się tym bardziej jarał. Chociaż i tak uważam, że takie Lore jest na przykład lepszą książką. No Przestraszenia ja też trochę krytykowałem, a są dużo lepsze. Przestraszenia też są lepsze. Lore ma ciekawsze sprawy. Niektóre naprawdę, kurde, dosyć straszne i wydaje mi się, że dużo bardziej udokumentowane, chociaż to też jest takie płynięcie z tematu na temat skakanie, ale wydaje mi się, że jest dużo lepszą książką. Natomiast to jest dla mnie taka seria, która mogłaby się ukazywać w latach 90. za 2 zł od Phantom Press. Co prawda mimo wszystko uważam, że jest... Ty tutaj krytykujesz język, to jest oczywiście lepiej napisane niż styl takiego pana Guya N. Smitha. To nie jest ten poziom. No ale to jest seria, którą ja bym w latach 90. od Phantom Pressu za 2 zł za książkę pewnie pochłaniał i pewnie bym się cieszył i jakąś tam frajdę bym małemu Mando to dostarczało. Natomiast no, to nie jest dobra książka. No. To naprawdę... I też pozostawia trochę niesmak, bo ja mimo wszystko cały czas tych Warrenów gdzieś tam trzymałem na piedestale. To były nazwiska, które dla mnie coś znaczyły, a po takiej książce one bardzo mocno no, są odarte z większości tego, co znaczyły. Jeśli oni sygnują nazwiskami serię, kilka serii tego typu książek, to jak przeczytacie ich więcej, to Ed Warren i Lorraine Warren nagle te nazwiska przestaną cokolwiek dla was znaczyć. Aczkolwiek powiem na koniec, że gdyby opętania ukazały się w audiobooku, to ja bym je przesłuchał i tak. Sięgnąłbym po tę książkę. Nie wiem, czy byłby sens nagrywania czegokolwiek, bo podejrzewam, że to by była dokładnie ta sama krytyka, ale sięgnąłbym. W papierze nie mam ochoty tego czytać. Wydaje mi się, że w ogóle w papierze to by odrzucało, bo podejrzewam, że ta książka jest napompowana niesamowicie. Podejrzewam, że wiesz, każdy ten komentarz Eda czy Lorraine, nawet jeśli on jest na 3 zdania, to jest pewnie na osobnej stronie, no bo jakoś musieli tę książkę napompować. No, 5 godzin audiobooka, to jest, kurczę, dłuższe opowiadanie Stephena Kinga. No, ale co historyjka, czy co list jeszcze, wiesz, właśnie nowa strona, tytuł, czy pewnie tam... Pewnie nawet może tytuł na osobnej stronie i tak dalej, nie? Także dlatego podejrzewam, że jakbym to czytał w papierze, to jeszcze bardziej bym się wkurzał. A potem recenzje na blogaskach bardzo szybko się czyta. No takie... Ale wiesz, jakbym czytał w papierze, bardziej bym się wkurzał na takie zagrania, no ale nie mam ochoty sięgać po opętania, skoro nie ukazały się w audio, a podejrzewam, że się nie ukażą. To jest pewnie książka, która nie sprzedała się najlepiej. Nawiedzenia nie miały dobrych recenzji z tego, co kojarzę. Opętania chyba miały jeszcze gorsze. No i, a ta książka kosztuje 35 zł w audiotece, nie? To jest trochę kasy jednak za 5-godzinną rozrywkę. No także to nie jest dobra książka, no umówmy się. Ja się z tym zgadzam, wiesz, gdyby to się ukazało w audio i ten audiobook znowu miałby 4-5 godzin, to też może i bym się skusił, jakbyś już byś napisał, że ty słuchasz, to bym pewnie bym tego żałował, też bym sięgnął i gdzieś tam po prostu w drodze do pracy, czy z pracy, chociaż w sumie teraz jak jest kwarantanna, to nie, do sprzątania to jednak wolę nasze podcasty nadrabiać, czy wasze podcasty nadrabiać, ale no nie wiem, jakbyśmy wrócili do normalnego funkcjonowania w tym kraju, no to wtedy bym pewnie to jakoś sobie odsłuchał, w jakiś tam 1 tydzień bym to machnął i tyle, ale nie mam ochoty. Jeszcze teraz, jakby się na przykład teraz ukazało, to też bym po to nie sięgnął. Jak trochę odpocznę, zapomnę o tych nawiedzeniach, to może, ale No to jest książka dla czytelników, którzy mają, nie wiem, 13 lat, chociaż ja wiem, że jest dużo 13-latków bardzo rozwiniętych, no ale ja w wieku 13 lat bym się jarał, ale też nie na ten czas, bo w dzisiejszych czasach mamy już dużo lepszy wybór. No chociażby Lore, ale też jest jeszcze inna, również wydana w audio na podstawie podcastu, która ma w sumie całkiem niezłą opinię, ja jej jeszcze nie słuchałem, ale nawet same podcasty przecież jest, chociaż nie w Polsce, ale jest pierdylion podcastów, no Mateja ostatnio mówił o podcaście na kilkaset odcinków, o jakichś tam sprawach nadprzyrodzonych. Podejrzewam, że jest to ciekawsze niż coś, co zostało u nas wydane i sygnowane jest z takimi nazwiskami. Tak, i jeszcze wspomniałeś o tym podejściu do Warrenów. To jest naprawdę smutne, bo tak jak ja zaczynam dostrzegać te różne nieścisłości w relacjach, czy że pewne informacje na temat tych spraw nadprzyrodzonych wychodziły właśnie od brukowców i to właśnie jacyś tam dziennikarze z tych wszystkich sanów, bildów, faktów publikowali jakieś tam zdjęcia czy inne dowody, tutaj kreślę cudzysłów, to mimo wszystko, wiesz, ja jestem nadal w stanie bronić Warrenów, no bo to, że Ed w kilku miejscach mówi coś innego, gdzieś tam myli fakty, no to w sumie no też może zwyczajnie pomylić datę, nie? Czy pomylić jakiś tam szczegół, nie pamiętać w danym momencie, czy może, nie wiem, tam coś tam zweryfikował i w którymś momencie właśnie już się odwołuje do innych źródeł, więc to nadal można bronić, ale gdy się patrzy na takie nawiedzenia, gdyby chociaż nie było tych ich komentarzy w tej drugiej części, nie, tylko tak jako ciekawostka, gdyby to było dorzucone, no to jeszcze od biedy dałoby się to obronić, ale to, że oni przy tych naprawdę no niewiarygodnych opowieściach, które nie mają żadnego sensu i które no, ich się nie da obronić, tak? Nie ma żadnego dowodu na to, że do nich doszło gdziekolwiek, kiedykolwiek, jakkolwiek. No i że oni się pod tym podpisują i jeszcze rzucają te takie właśnie dziwne teksty i tak bronią, że tak, duchy istnieją, właśnie, że to tak jak matematyka i że niebezpieczne jak narkotyki i w ogóle i że najgorzej jest jeszcze jak się wiarę odrzuci, bo w wierze można przynajmniej znaleźć tę otuchę i w coś tam, a bez wiary to w ogóle jest ciężko. To taka właśnie bieda, ideologia w tym wszystkim i takie naprawdę kierowanie się chyba do naprawdę głupiego targetu, tak, osób zupełnie, nie wiem, niewykształconych, nieposiadających umiejętności krytycznego myślenia, no to sprawia, że no właśnie mój szacunek do Warrenów spada na łeb na szyję. Aczkolwiek ja tutaj tak trochę jestem rozdarty, trochę sam sobie przeczę, bo ja mimo wszystko chciałbym, żeby ta seria ukazała się w Polsce trochę więcej. Ja wiem, że tutaj dokładam cegiełki do tego, żeby ona się nie ukazała, ale na przykład jakby wyszła taka książka o wilkołaku, ja pewnie bym po nią sięgnął, ale to też dlatego, że ja mam dużo czasu w robocie na słuchanie audiobooków, ale wiesz, no te książki powstały, te książki są gdzieś tam i mimo wszystko chciałbym, żeby one się ukazały, a podejrzewam, że one się nie ukażą. Podejrzewam, że to już jest koniec tego w Polsce. Aczkolwiek no, ta próbka mi wystarczyła, żebym już w razie gdybym sięgał po kolejne, to z pełną świadomością, że co sobie robię. Ale gdyby jeszcze to wydali jako pakiet, nie? Bo to są cieniutkie książeczki przecież. Gdyby to wydać właśnie w takim formacie, nie za dużych książeczek, wszystko naraz, powiedzmy w jakimś jeszcze slipcase'ie, od razu tam te 6, 8, 10, 15, no to wtedy może nawet bym to kupił. Tak, znaczy teraz to nie wiem, ale powiedzmy, że na premierę bardziej niż po zapoznaniu się z tym pierwszym tomem, a może i teraz nawet też tak po prostu na pamiątkę do kolekcji, trochę do lektury subwersywnej dla beki czy coś, ale no jak to ma być wydawane, wiesz, tam jedna książka na rok czy coś, no to też w ogóle dziwny model, nie? Dla takich publikacji. No wiesz, no to nie jest dziwne, no wydawca za to płaci pewnie też jakieś grube pieniądze. Wydać 15 książek na raz. No nie wiem, czy grube akurat za tę publikację. No dobra, no nie dowiemy się. No tak czy siak. No. Znaczy jeżeli tak, no to ładnie utopił pieniądze ktoś. No dobra, no to w takim razie słuchaj Mando, bo nawet mi się nie chce głupich historii na koniec wymyślać, bo i tak nie przebije tego poziomu żenady. To jest niesamowite, nie? Po pierwsze Szymas, który kupi wszystko, a jak w ogóle już ma pierwszy tom, to już nie ma szans, żeby nie miał 20. Tu mówi, że nie, pokonany. Po drugie, Szymas, który nie ma sił wymyślać głupich historyjek. Nawet jak mnie witałeś, no myślałem, że powiesz tutaj Ed Spandowski i Lorraine Szymańska, a tu nie ma takiego żarciku. No, także... Tak mam nawet w pliku napisane, że witają was Ed i Lorraine, ale stwierdziłem, że my nie chcemy się starać na ten. Że książka, która pokonała Szymasa. No niestety. Z jednej strony jedyny plus jest taki, że ja trochę poczułem głód właśnie takich rzeczy bardziej reportażowych, nie czy tej literatury faktu, ale absolutnie innej jakości. Nie kolejnych publikacji jak ta, o której dzisiaj mówimy, tylko po prostu innych rzeczy jakościowych, tak, które mają cokolwiek do zaoferowania, nawet jeżeli właśnie też tam będzie można z tym polemizować czy coś, no to żeby trzymały jednak jakiś poziom powyżej gruntu, no a ta książka nie trzyma. Ale dobra, nie będziemy przedłużać. I tak już bardzo długo o niej rozmawiamy. Dzięki ci, Mando. Właśnie dzięki ci, Mando. Nie. Dzięki, że mnie namawiałeś na tę książeczkę. Tak, bo to krótkie jest. No, to łykniesz tam. No, ale przynajmniej wiesz, co to jest teraz, nie? Jak będziemy robić następną prelekcję o Warrenach, no to... A w ogóle nie wiem, czy ty wiesz, przynajmniej jedną książkę sprzedaliśmy Replice, także tutaj, żeby nie mieli nam za złe, że tak bardzo źle o nich mówimy, bo Bogusia kiedyś mówiła po poprzednim Pyrkonie, że ktoś wszedł do niej do księgarni i powiedział, że był na takiej prelekcji chłopaków o horrorach na faktach i że chciałby kupić Nawiedzenia. A ja znowu, do mnie kiedyś student przyszedł i powiedział, że on też ma demonologów i tak dalej, bo nas widział na YouTubie. Chyba nie na Pyrkonie na żywo, ale też widział prelekcję. No więc cóż, promujemy Warrenów w kraju, ale no jak sobie pościelili, tak się wyspali, no przykro mi. Jeżeli oni nam sprawili ból, no to ja nie mam zamiaru ich tutaj pieścić. Dobra, bo naprawdę już musimy się pożegnać. No. O. To dziękuję ci bardzo za rozmowę. A ja dziękuję także słuchaczom za to, że byliście z nami. I cóż, tradycyjnie już życzymy wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.